Ustał, że chciałby pójść na front, natomiast redakcja zlecała mu takie zdjęcia, jak na przykład spróbować odpoczynek, jak Picasso odpoczywał z swoją nową, młodą żoną na wybrzeżu. Spędził tam dwa tygodnie robiąc im zdjęcia, ale mówił, że to jest nuda, że to jest nuda, on by chciał akcję, życie. Ale w tym momencie był Pearl Harbor. Japonia wypowiedziała wojnę Stanom Zjednoczonym, Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom, Węgry wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym. I wiązając do redakcji, stwierdził powiedzieli po momentu, ty jesteś Węgrem. No tak, to, ty, to twoje państwo jest w tej chwili w stanie wojny z Ameryką. Nie możesz robić zdjęć. Nie damy ci zlecenia żadnego i do domu poczekaj, może coś się zmieni. No. I on nagle okazał się, że on jest, że on został postawiony po tej drugiej stronie, po tej stronie faszystowskiej, co było dla niego nie do przyjęcia. On nigdy się nie godził z faszyzmem. Zawsze miał lewicowe poglądy, nigdy komunistyczne, to co mu zarzucali później, że był komunistą nie był, ale zawsze był antyfaszystą. Zaczął pisać listy prośby, aż wreszcie udało mu się przekonać i został Przyłączony, bo nie został wcielony, nie był żołnierzem, został przyłączony do armii amerykańskiej i wysłany jako korespondent wojenny do Afryki Północnej. Tam w Afryce Północnej robił zdjęcia, później na Sycylii, całą drogę Patona, później we Włoszech. Ale jeszcze z Afryki pisał listy, bo pisał listy do swojej matki, z którą on był bardzo dobrze, bardzo mocno związany. Ona uważała, że to jest jej no, najlepsze, co jej się trafiło w życiu. Syn, znany, dobry, porządny. Yy, no, nie był złym człowiekiem. Nie, nie powiedzmy, że był złym. Porządny był człowiekiem. I on yy, stamtąd pisał do niej listy. W liście pisał, że czuje się jak hiena. Jeśli gdzieś są trupy, to on tam leci. Coraz gorzej. Chciał odpocząć. Redakcja, na której pracowała, czyli dla Live, skierowała go do Londynu. W Londynie zbierało się wtedy dużo dziennikarzy, dużo osób się zbierało, ponieważ miał być długi front. I wszyscy przyjeżdżali do Londynu, bo stamtąd na pewno to ruszy. On jak przyjechał do Londynu, spotkał tam swoją przyjaciółkę, którą wcześniej, przed wyjazdem z Londynu poznał. Była, czekała na niego. Spędzili razem w najdroższym hotelu w Londynie kilka tygodni, wydając jego pieniądze, które miał, które zarobił swoimi zdjęciami z Afryki. Reszta pieniędzy, co została, stwierdził, że no, to był jego charakter. Po co mu pieniądze? On, jeśli pojedzie na wojnę tam, to zrobi nowe pieniądze, a jeśli nie, skinie, to po co mu pieniądze? W związku z tym za resztę pieniędzy zrobił olbrzymie przyjęcie dla Hemingwaya. Hemingwaya poznał wcześniej oczywiście w Hiszpanii i traktował go jako swojego takiego ojca duchowego. Hemingway go traktował dosyć tak na luzję. Jedna ze słynniejszych wypowiedzi Hemingwaya na temat kapy to to, że mówił, co prawda mówi w sześciu językach, ale w żadnym dobrze. Taki był jego język. Yy, nigdy się nie nauczył dobrze mówić ani po angielsku, ani po francusku, ani po niemiecku, a co gorzej później stracił akcent węgierski i Węgrzy mówili, że po węgiersku też mówi źle. Więc nie mówił w żadnym języku dobrze. Yy, impreza była podobno tak duża, yy, no, darmowy alkohol, darmowa wyżelka, dziennikarze, no to normalne, wszyscy przyszli. Podobno yy, po tej imprezie Hemingway, który lubił wypić. Z powodu przelewania alkoholu, wylądował w szpitalu. Niektórzy mówią, że to się wydarzyło pół roku później w Paryżu, też w 1934 roku, a niektórzy mówią, że właśnie to było w Londynie. Ja myślę, że bardziej w Londynie. Natomiast Hemingway starał się, żeby pojechać z pierwszą falą uderzeniową na, do Normandii. I został przydzielony do jednostki, która szła w pierwszej rzucie, rzutowej, Zgłosił się do niej, no i do sztabu. Sztab powiedział, okej, okay, dobra, jedzie z nami. Był jedynym dziennikarzem, który miał z nimi lądować. Podpisał, z, no, dostał kontakt od live'u na te zdjęcia, te z tego zdjęcia, że z lądowania będą mieli, jedyne zdjęcia z lądowania, Dostał bardzo poważny kontrakt pod warunkiem, że te zdjęcia dotrą na wydanie numeru do Nowego Jorku. Żeby dotarły, musiały 8 czerwca rano wylecieć samolotem do Ameryki, a lądowanie było 6 rano. W związku z tym miał wylądować, zrobić zdjęcia. I wziąć na pierwszy statek płynący z powrotem. Pierwszy statek wiadomo, że wracał o dziewiątej. O dziewiątej rano bo wszystko było wszystko O dziewiątej rano miał przypłynąć statek, który miał zabrać rannych, miał przywieźć jeszcze reporterów, wtedy on, tamten statek, i miał właśnie być pierwszym, który będzie wracał na, do Anglii. I on tym statkiem wrócił. Dzięki temu przekazał kurierowi materiały, które poszły do Londynu, i o 21 7 czerwca one były już w Londynie w laboratorium natomiast on następnego dnia, czyli 8 wsiadł na statek i popierał z powrotem do Normandii dalej robić zdjęcia z wojny natomiast to co te zdjęcia co, co, są znane, wszystkim są znane to są jedne z najsłynniejszych zdjęć tylko tyle, że ostatnio hmm, zostało podane pod wątpliwość, czy on wtedy tam wylądował tak jak pisał w ogniu walki, wśród pływających trupów, w krwi brodził do brzegu, robiąc zdjęcia. Wszystko wskazuje na to, że jednak wylądował nie razem z pierwszym, czy drugim, czy trzecim rzutem, tylko wylądował ze sztabem o godzinie 8.15 na plaży, kiedy tam już był spokój. Kiedy nigdy nikogo nie strzelał, kiedy Niemcy zostali odparci o kilometr prawie już od brzegu. I tylko było widać resztę po tym pobojowisku. On zrobił te wspaniałe zdjęcia, które pokazywały dynamikę. Dzięki temu, że były poruszone, pokazywały to, że mogły być zrobione nad ranem. Zrobił w sumie 11 zdjęć tam w wodzie, no i, no i już musiał wsiadać na statek i odpłynąć. Jest znane jest takie zdjęcie, które bardzo często pokazane jest w internecie, że. Kapa właśnie w trakcie lądowania w D-Day w Normandii, to, to nie jest zdjęcie z tego momentu, to jest prawdziwe zdjęcie, to jest zdjęcie kapy, które jest, to, jest to klatka z filmu przypadkowo nakręconego przez jednego z fotografów, który był właśnie na tym statku, który odpływał, który kręcił tam film i to jest właśnie jedna klatka z jego filmu, tu nie widać kapę jak stoi na, na barce, czekając na, na to, żeby wsiąść na pokład statku, który o 9 odpływał, czyli on na tej barce musiał być, tak jak mówią, 8.30, miał 15 minut na zrobienie zdjęć, czyli wysiadł, miał 15 minut na podjęcie decyzji, co, jak, w jaki sposób i zrobić taki reportaż, który będzie super i zrobił to. To jest, to jest talent, to jest niewyobrażalne. Można mówić dzisiaj, że to było fałsząstwo, eee, tam... Ale 15 minut na zdobienie takiego reportażu, który poruszy cały świat, wymyślenie i zdobienie, będąc w sytuacji podbramkowej, zmusili go do tego, bo on by pojechał w pierwszej linii. Pojechałby, a nie pozwolili mu. I zrobił te zdjęcia. I później wrócił, oczywiście, tak jak powiedziałem, na ląd i szedł z armią, wjechał na czołgu do Paryża, wszedł później do końca, towarzyszył wojsku. Robiąc zdjęcia, w międzyczasie jego przyjaciel, który prowadził to laboratorium, wymyślił legendę o tym, że po prostu, że on zrobił, zro zrobił, dwie rolki filmów tam na zrobił, z jednego aparatu, bo mu reszta zamokła, natomiast młody laborant, który, no taki początkujący, popełnił błąd i one się przegrzały i się stopiły. I się uszkodziły w ten sposób. Ta legenda jest cały czas jest aktualna, cały czas jest używana. W 1975 roku nawet redakcja Time zleciła zrobienie tych uszkodzonych, no, bo jak spłynęły, to powinny być negatywy, które spłynęły. No, logiczne, powinny być. Więc redakcja Time z, z, zleciła zrobienie takich negatywów, podróbek, nawet zrobiła film o tym, że takie negatywy zostały znalezione. Ale dzień później go wy, wyłączyła, przeprosiła za fałszerstwo i wycofała się z wszystkiego. Jak się zrobił szum ogromny, że to jest no, i to grube fałszerstwo. No niestety, no, tamte zdjęcia są rewelacyjne. Tych kilka zdjęć, które zrobił, są rewelacyjne. To, że zrobił je dwie godziny później, nie ma żadnego znaczenia. On tam był. Jako jedyny dziennikarz. W. Mamy rok 45. Wojna się kończy. Kapa razem z... Uciekło mi nazwisko. Siedzi w knajpie, w hotelu na dole, gdzie do którego wchodzi no piękna kobieta. To oczywiście następne, następują nowe, różne opowieści, jak to się dalej odbyło. Trzeba pamiętać o tym, co przyjaciele jego mówili o Kapie. Mówili, że... Lubił opowiadać, potrafił opowiadać, opowiadał bardzo ciekawie. Natomiast ważniejsza dla niego była narracja, gra, utrzymanie uwagi, niż prawda rzeczywista. W związku z tym, to co on mówił czy pisał, to oni uważali, że trzeba tak, tak dosyć dokładnie oglądać i nie we wszystko po prostu wierzyć. W związku z tym on tam opowiadał, że on wysłał bukiet kwiatów i. Liścik tej kobiecie. Okazało się, że to kobietą była Ingrid Bergman, która dla swojej zguby zgodziła się spotkać z słynnym fotografem. Cały czas kobiety mówiła o że jest zabójczo przystojny. Romans znany z pamiętników Ingrid Bergman. Później kapa specjalnie dla niej porzucił wojsko, porzucił wszystko, fotografię taką reportażową, zatrudnił się jako fotograf w Hollywood. No tak, inny fotograf, który tam pracował, mówi: Ludzie, nie ma nudniejszej roboty, siedzisz na planie, oni robią czwarty dubel, a ty już robisz swoje zdjęcie, mija druga godzina, nie masz nawet co zrobić. Siedzisz i nudzisz się. Mówię, no, najgorsza robota, jaką sobie może fotograf wymyślić, to jest praca w Hollywood jako fotograf na planie filmowym. Ale on chciał być tam. Wnudził się okropnie. Co więcej, stwierdził po dwóch latach, w 1937 roku mniej więcej, stwierdził, że jak Ingrid Bergman zaproponowała mu, że w sumie, słuchaj, to ja tamto małżeństwo unieważnię i byśmy wzięli ślub, to on stwierdził, że nie. Nie może się wiązać z każdą, z żadną kobietą, mieć dzieci, no bo co? zadzwonią do niego, że trzeba jechać, jest wojna, dobić zdjęcia, reportaż i co on? Nie pojedzie, bo tu będzie miał obowiązki, więc on nie będzie się wiązał z żadną kobietą i nigdy się w sumie z żadną już nie związał. Cały czas podobno Gerdę Taro wspominał, pamiętał i nie mógł się pogodzić z jej, z jej śmiercią. Także w 1947 roku. Nie poślubił Ingrid Bergman, natomiast, żeby jakoś coś zrobić, założył agencję Magnum. Założył i był jej głównym szefem. W 1947 roku też z Bernardem Show nie, ze Steinbeckiem, Steinbeck załatwił mu wyjazd do Rosji. W 1947 roku pojechał do Rosji na miesiąc. Robił zdjęcia, chciał opowiadać prawdziwą Rosję. Był to pierwszy materiał, który zrobił, został zrobiony dla, z, dla agencji Magnum. Agencja, bo nie powiedziałam, co to jest agencja Magnum, to była agencja autorska. Wcześniej było tak, że fotograf pracował na zlecenie redakcji i ona mu płaciła za zrobienie zdjęć. On jej materiał zdjęcia oddawał i zapominał o nich praktycznie, bo były one własnością redakcji. A agencja Magnum powstała po to, żeby on te zdjęcia były własnością agencji i ona odsprzedawała je redakcją. Ten y, materiał z Nowego, z y, Rosji, y, sprzedali y, magazynowi live za 20 tysięcy dolarów, użyczyli go, licencję na to, żeby oni mogli użyć, a prawa nadal pozostały w agencji. Mogli go sprzedać następnemu i następnemu a jak i następnemu. I w ten sposób y, te pieniądze zostawały w, u autorów, a nie przy redakcjach. Y, obejrzyj film o prawach autorskich, y, który zrobiłem, może zrozumiesz, po co powstała Agencja Magnum i dlaczego dzisiaj warto licencje y, dawać, a nie oddawać praw y, majątkowych. Y, Wracając stamtąd, był jeszcze w Turcji, ale zdjęć nie kraży w ogóle. Natomiast pojechał też do Budapesztu, do Węgier. Pierwszy raz od wyjazdu trafił y, do, do, do swojego rodzonego miasta, zniszczonego po wojnie, strasznie zniszczonego. Robił tam zdjęcia. Wrócił. Zajmował się sprawami y, agencji, ale ciągnęło go po Europie, po tej swobodnej Europie. Pojechał, był w Polsce. Zdobił, to jest jedyne, jedno z nielicznych zdjęć chyba, albo jedyne zdjęcie, które jest znane i zrobione przez niego w Polsce. Używał swojego oczywiście szerokiego konta czasami robił szerszy niż 35, szerokiego kąta, najprawdopodobniej swoim ulubionym kontaksem, przeważnie używał kontaksa albo dwóch kontaksów i loliflexa. Z Roliflexem to w ogóle jest też z tego mniej więcej samego okresu Jeden z fotografów opisywał, że jeździł sobie na nartach w Alpach, i nagle zjeżdżał, i zobaczył, że przed nim się przewrócił jakiś narciarz. No to, to zatrzymał się, tamtej się poniesł, kapa. No nie, no kapa leży przed nim, na, bo się przewrócił. Więc jak to zawodowy fotograf, lospiał krótkę, wyjął Rolifeksa i zrobił mu zdjęcie. Więc kapa, jak to zawodowy fotograf, wstał, otrzepał się, wziął jego Rolifeksa i zrobił mu zdjęcie. Fajnie, poszegam tych dwóch zdjęć. To fajnie pokazuje, bo on zrobił to drugie zdjęcie, zrobił pod słońce, czyli pod niebo, do góry, pod światło i no, nie mierzył światła. To jest właśnie ta umiejętność. Wziął cudzy aparat, przestawił go, żeby zrobić poprawne zdjęcie i zrobił poprawne zdjęcie w ciągu ułamku sekundy. To jest kunszt reportera. Dzisiaj to wiem, robi to automat za nas. Podnosza, aparat ustawi ostrość, aparat ustawi światło, nacisnę tylko spust, byłem tam. Natomiast on wtedy musiał wykonać jeszcze czynność ustawienia światła, ustawienia własności i wybrania kadru. On pracował jeszcze szybciej niż dzisiejszy reporter i robił to perfekcyjnie. Zwłaszcza, że kapel. On nie przykładał większego wagi do kadru jako proporcji, układu, jakiś tam złoty podział. Nie, 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 nie. On mówi nastrój, nastrój, chwila, emocje. Emocje, bliżej i więcej emocji, żeby je było widać. I to jest wtedy zdjęcie. A to, że ono jest skadrowane trochę nie tak, to w redakcji przytnęło i będzie dobrze. W 1947 roku też pojechał zresztą do Izraela. Był tam na mm, otwarciu, jakby, kraju, otwarciu. <laughs> na zwinięciu bandery brytyjskiej i wciągnięciu na, na marsz bandery. Izraela, flagi Izraela, przekazaniu jakby przyjęciu tego państwa, stworzeniu, robił zdjęcia w garniturze elegancko, wieszona aparatami. I już w tym samym momencie, w tym samym dniu, państwa arabskie ościenne napadły na Izrael, bo nie chciały tego państwa, żeby tam było. Więc następnego dnia, on w tym samym garniturze, tylko już zapylony, brudny, robił zdjęcia już na, na froncie, trafując z żołnierzy, młodych żołnierzy, którzy idą do boju. Że on kilkakrotnie był w Izraelu, kilkakrotnie fotografował walkę. Natomiast wtedy pierwszy raz odsunęło się od niego szczęście. Pierwszy raz, ponieważ to, co żołnierze lubili z nim w czasie wojny przebywać, to to, że uważali go za szczęściarza. Po prostu szczęściarza. Jak jesteśmy z kapą, tam się niczego nie stanie. A wtedy został ranny. Został ranny w nogę. Kula, no praktycznie, no, to są centymetry dzielące człowieka od śmierci. Pierwszy raz takie coś mi się przydarzyło. Ponieważ w czasie wojny wcześniej nie był ani ranny, nie był ani, ran, nie był ani Wrócił no i stwierdził, że w sumie to on już nie chce fotografować wojny. Jego to już nie interesuje. Zajął się całkowicie prowadzeniem agencji. A prowadzenie agencji miał też bardzo ciekawe podejście, bo agencja miała dwie siedziby. Miała swoją siedzibę w Nowym Jorku i swoją siedzibę w Paryżu. On oczywiście siedział w Paryżu, ponieważ to jest jego miasto. Nowego Jorku nie lubił, zwłaszcza, że nie lubił przyjęć, bo w Ameryce przyjęcia są przeważnie w domach prywatnych, a on wolał przyjęcia w, takie, jak są we Francji, gdzie przyjęcia są w kawiarniach, bo z kawiarni można w każdej chwili wyjść. A on Lubił przyjęcia, bywał na wszystkich. No tak jak sam twierdził, co będzie robił w hotelu? No, a nigdy nie miał domu. Miał to jedno wynajęte mieszkanie wtedy staro, natomiast poza tym mieszkał w hotelach. I tu mm, redakcja w Paryżu mieściła się na pierwszym piętrze. A pod spodem było bistro. I on praktycznie siedział cały czas w tym bistrze. Do redakcji nie zachodził. Tam załatwiał wszystkie sprawy, ustalał co robić. Tak jak opisywała go stała jego współpracownica z, tego, z tej agencji, z tego biura w Paryżu, to najczęstszym jego tym to było albo z piżanką kawy przy stoliku i papierosem obowiązkowo, albo grającego w, na automacie. I w międzyczasie mówiący, tak, no dobrze, to ty pojedziesz do Turcji, a ty... Dobrze, a ty jedź na Bałkany zrobić reportaż. I on w ten sposób załatwiał sprawę. Do tajmu dajcie zdjęcia z tamtego, a tu nie, nie, żądajcie więcej. I w ten sposób rozmawiał i decydował o tym, co ma być zrobione. Tak jak wspomina, jeden z młodych fotografów, lubi przyjmować młodych fotografów, dawał im szansę na zrobienie zdjęć. Dawał im taką szansę, jak jemu kiedyś André Carter dał szansę, tak on dawał szansę następnym młodym. Przychodzili i pytał się ich, jakie macie wykształcenie, skąd pochodzicie. Mówił, pokaż swoje zdjęcie. Patrzył na zdjęcie, mówił, dobra, idź do biura, jesteś zatrudniony. I tak to wyglądało. Zdjęcia dla niego były najważniejsze. Zresztą powiadał, że dla zdjęcia jest w stanie zrobić wszystko. Że jeśli najlepsze miejsce będzie tam, w tym miejscu, to on w to miejsce pójdzie, żeby zrobić zdjęcie. I go nic nie zatrzyma, żeby tam, tam nie poszedł. człowiek opowiadają o nim, że. Był bardzo rozsądnym na wojnie. Był, y, dużo spędził czasu na wojnie. No, całą drugą wojnę światową całą, no, Od y, Afryki do, do Berlina przeszedł. W międzyczasie y, przeszedł w tym w Chinach, Hiszpanię. Był doświadczonym fotografem wojennym. Wiedział, jakie ryzyko mu grozi i potrafił zachować zimną krew. Jeden z dziennikarzy opisywał jego spotkanie właśnie w takim w czasie ostrzału, bombardowania. Mówił, że, że tak by na niego w ogóle nie zrobiło żadnego znaczenia. Tu strzelają, tu latają odłamki, a on po prostu więc, siedzi i opowiada o czymś. To mogła być taka ucieczka w to, żeby nie widzieć, nie myśleć o tym niebezpieczeństwie, a mogłaby też, też być świadomość tego, co ci się może przydarzyć w jakim momencie i świadomość pewnego ryzyka, który możesz ponieść? W 1954 roku wyjechał do Japonii z dwóch powodów. Po pierwsze, miał tam otworzyć wystawę swoich zdjęć, a drugą miał zlecenie o zrobienie zdjęć dzieci japońskich. Stwierdził, że Japonia jest rajem dla reportera, tam wszystko jest, wszystko można fotografować, ludzie się uśmiechają do kamery, no po prostu raj. Ale w 50, tam, tam w Japonii hmm, dostał informację o, z magazynu Life, że jest możliwość, że, żeby pojechał, nawet nie jest możliwość, tylko zlecenie, żeby pojechał do Indochin, do Wietnamu robić zdjęcia, ale... Przeznaczyli go namawiać, żeby nie jechał, że on nie musi jechać na tę wojnę, że on nie powinien jechać na tę wojnę. Po co ma się pchać? Ma 41 lat, ugruntowane jest miejsce, jest najsłynniejszym fotografem wojennym, jednym z najlepszych reporterów, ikoną dla wielu. Po co ma się pchać do tam, gdzie jest konflikt? No po co? Natomiast on stwierdził, znaczy, to jeszcze trzeba się cofnąć o rok wcześniej. W 1953 roku zabrali mu paszport amerykański. Stwierdzi... Dostał informację, został mu odebrany. Stwierdzono, że on był na wojnie w Hiszpanii po stronie Republikanów. Był w Związku Radzieckim, na pewno jest komunistą. Dużo go kosztowało. Brak paszportu to jedno, czyli brak możliwości wykonywania pracy, stał się nagle bezpaństwowcem, nie mógł nigdzie pojechać i zrobić, a dwa dotknęło go to, że go, że go zrobili z niego komunistę, że pomyśleli, że jest komunistą. Yy, zajęło mu trochę czasu i kosztowało trochę pieniędzy yy, wytłumaczenie tego, odzyskanie paszportu, i w tym 54 roku, czyli niecałe tam minęło parę miesięcy, on pojechał do Wietnamu udowodnić, że on jest bezstronnym po prostu fotografem. Pojechał po stronie, fotografował po stronie, powiedzmy, pojechał tam z konwojem francuskim. To już była końcówka wojny w Indochinach, czyli koniec wojny Wietnam, no, wietnamsko-francuskiej, za chwileczkę się miała zakończyć. Francuzi przegrali, już się wycofywali. Jechali konwojem, robił zdjęcia. W pewnym momencie komuś się zatrzymał, żołnierze poszli do przodu. On powiedział: To ja pójdę z żołnierzami, a wy jest zgadniecie kawałek dalej. I poszedł z żołnierzami. Był ostrożny. Szedł razem z nimi. Zresztą te ostatnie zdjęcia zdjęcie w bok żołnierzy idących i ostatnie zdjęcie, jakie było na jego aparacie z tyłu żołnierzy idący przed nim. Spokojna, bezpieczna sytuacja daleko tu wszędzie żołnierze jakby coś się zaczęło dziać ktoś strzelać to on jest bezpieczny, ale Szczęście go puściło drugi raz w życiu. Może trzeci. Wszedł na minę. Przeleciał śmigłowiec, co już nie żył. Niestety zginął w Wietnamie na wojnie w sposób przypadkowy, jak wszystkie śmierci, bezsensowny. Rząd amerykański postanowił, zaproponował pochowanie go na cmentarzu wojennym, tym najsłynniejszym cmentarzu, gdzie, gdzie chowają wszystkich żołnierzy, natomiast matka się nie zgodziła, powiedziała, nie był żołnierzem, będzie na małym cmentarzu jakimś tam innym pochowany i tak został pochowany. No cóż, została po nim magnum, została po nim legenda i został po nim styl fotografowania. Styl, który on wykształcił szybko, blisko i <tomotę> to mocno, że jeśli twoje zdjęcia nie są wystarczająco dobre, to znaczy, że nie jesteś wystarczająco blisko. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że trochę o Robercie Kapie powiedziałem. Może nawet trochę za dużo. Warto obejrzeć sobie jego zdjęcia. Jest trochę materiałów o nim, nawet na YouTube, jakieś filmy, filmiki. Nawet znalazłem oryginalną jego wypowiedź 47. roku dla radia, gdzie on się wypowiada... Zdręctwo to brzmi. Na odpowiada na pytania. Także jest o nim bardzo dużo materiałów. Pamiętaj, że to, co on pisał, to nie musi być prawdą. To, co o nim piszą, to nie musi być prawdą, ale prawdziwe są jego zdjęcia. Wszystkie jego zdjęcia są prawdziwe. Dobra. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostania patronem, oglądania innych kanałów, czyli mojego drugiego kanału o analogach. I dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.